Dzisiaj miałam piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłam, że wzięłam z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba wszystkie gwiazdy pod. O Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego mam cię tylko w snach? Wolności moja, ty Wiktorio. O Wiktorio, a gdyby tak wszyscy ludzie mogli przeżyć taki jeden dzień, gdy wolność wszystkich ludzi zbudzi. Państwa w piątym odcinku, ostatnim naszego programu Śladem Wolności. Jacek Subociało, Olga Szomańska. O, drodzy Państwo, zaczęliśmy wielką petardą. To hymn zespołu Jam, wydany na płycie Detox w 91 roku. Wiktoria, czy to kobieta? Owszem, ale Wiktoria z łacińskiego to zwycięstwo. Zwycięstwo, wolność. Wolność, która ma zapanować nad całym światem. Wolność, która ma zapanować nad Polską. Wiktoria. Ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres. Wiedz, że niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cel, szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich
słaby gracz. To słychać będzie tylko pisk, skrzyd i płacz. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów. To wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł na miły Bóg. Życie nie po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć, siebie samego trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze, boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać. Na początku 91 roku właśnie ten utwór Stanisława Sojki pod tytułem Tolerancja, a w innym tytule Na miły Bóg, osiągnął kolosalne wyniki sprzedażowe. Można powiedzieć, że to najbardziej znany utwór Stanisława Sojki. Ale co ciekawe, bo utwór ten powstał z okazji koncertu pod tytułem Tolerancja na rzecz osób chorych na AIDS, który odbył się w lutym 91 roku w Warszawie. Wyobraźcie sobie Państwo, że Stanisław Sojka zaprosił na ten koncert największe legendy polskiej muzyki rozrywkowej, ale nie tylko. Czesław Niemen, Marek Grechuta, Kora, Krzysztof Penderecki oraz Tomasz Stańko. Tak życie płynie, że z tych wielkich został już tylko Stanisław Sojka. Także śpieszmy się kochać artystów. Kupujmy ich płyty i doceniajmy. A przede wszystkim bądźmy tolerancyjni. Jacku, przyjacielu mój, czy ty wiesz, że dzisiaj kończymy naszą przygodę ze śladami wolności? No, będzie mi smutno. Mnie też. Ale tak sobie pomyślałam, bo nie powiedzieliśmy Państwu jeszcze o fryzurach, które ja dzisiaj mam na lata 90., lata współczesne. Ty również masz fryzurę w czasy współczesne. Przychodzi mi do głowy to, że jesteś niezwykle uniwersalny przez te ostatnie 100 lat fryzury. To prawda. Ale tak trochę będę tęsknić za tymi naszymi odcinkami i pomyślałam, że może byśmy zrobili jeszcze jakieś inne ślady. I tak a propos fryzury, to pomyślałam, że jesteś podobny do Tonego Halika. O, moglibyśmy zrobić odcinki śladami przyrody. O, na przykład, to by było dobre. No to wypatrujcie Państwo, może z Jackiem wyjdziemy ze studia i będziemy śpiewać po lasach, łąkach, jeziorach, morzach. No bo przecież taka jest Polska. Bardzo piękna.
Tutaj jestem, gdzie byłam, gdzie się urodziłam. Tu się wychowałam i tutaj zostałam. Mogłam jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałam z tymi, co zostali.